przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu. Raport końcowy z badania. Badanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorzy raportu: Natalia Jaworska, Barbara Leszczyńska, Tomasz Szymanek, Magdalena Stefańska. Rozdział pierwszy. Wprowadzenie. Badanie zostało zrealizowane przez firmę PSDB na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Głównym celem badania było zidentyfikowanie poziomu i jakości aktywności obywatelskiej, głównie sformalizowanej. Przedmiotem zainteresowania były również relacje między różnymi formami obywatelskiej partycypacji a podmiotami administracji publicznej na poziomie lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wspierania sektora obywatelskiego przez sektor publiczny. Wyniki badań właściwych prowadzonych w ramach projektu badawczego zostały zaprezentowane w trzech głównych rozdziałach. Obywatelskość Wielkopolan. Rozdział ten omawia postawy obywatelskie mieszkańców województwa wielkopolskiego w trzech wyróżnionych komponentach: poznawczym, afektywnym i behawioralnym. Podstawą do wnioskowania jest przede wszystkim badanie ilościowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa, wzbogacone o interpretacje wywiadów pogłębionych i grupowych prowadzonych z przedstawicielami trzeciego sektora oraz samorządów. Wspieranie obywatelskości przez władze lokalne. Rozdział ten przygląda się praktykom samorządów województwa wielkopolskiego, które mogą wspierać, zaniechać lub blokować rozwój postaw obywatelskich w społecznościach lokalnych. W tej części wnioskowanie opierało się na trzech głównych źródłach: danych zastanych, dokumenty strategiczne gmin, lokalne, akty prawne, danych z badań ilościowych oraz danych pochodzących z wywiadów pogłębionych i grupowych prowadzonych z przedstawicielami trzeciego sektora oraz samorządów. Działanie Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Rozdział ten z kolei przybliża rolę i działanie Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Zaprezentowane wyniki na pewno nie wyczerpują tematu obywatelskości w województwie wielkopolskim, dostarczają jednak z pewnością użytecznej i nowej wiedzy w ujęciu regionalnym. Stają się jednocześnie przyczynkiem do dyskusji nad promowaniem postaw obywatelskich wśród mieszkańców Wielkopolski. Rozdział drugi. Metodologia zrealizowanego badania. Metodologia badania została dostosowana do celów przed nim postawionych. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadą triangulacji, czyli do analizy problemów badawczych wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł, takich jak dane administracyjne, wypowiedzi przedstawicieli samorządów, organizacji trzeciego sektora oraz mieszkańców województwa wielkopolskiego, z wykorzystaniem różnych technik badawczych: badania ilościowe, badania jakościowe. Analizy zostały przeprowadzone przez zespół badawczy oraz poddane pod dyskusję w trakcie panelu ekspertów. Analizie Desk Research poddane zostały w pierwszej kolejności statystyki publiczne, w szczególności dane Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie przeanalizowano raporty z badań trzeciego sektora oraz literaturę przedmiotu. Analizie treści poddano dokumenty wytworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, lokalne akty prawne i lokalne strategie. Ponadto dokonano analizy stron internetowych, na których szukano informacji dotyczących umów podpisanych pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu przeprowadzono dwa typy badań ilościowych. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone techniką standaryzowanego wywiadu wspomaganego komputerowo na próbie 1001 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Dzięki takiej liczebności próby możliwe jest dokonanie wnioskowań statystycznych z maksymalnym błędem oszacowania na poziomie 3%. Dobór próby miał charakter kwotowy z uwzględnieniem takich zmiennych jak płeć i subregion. Zadecydowaliśmy, by wielkość kwot była proporcjonalna do odsetka ludności zamieszkującego dany subregion. Drugie badanie ilościowe wykorzystywało technikę ankiety internetowej i zostało skierowane do jednostek samorządu terytorialnego,
Wzięło w nim udział 120 przedstawicieli wielkopolskich samorządów. Poza technikami ilościowymi wykorzystane zostały jakościowe techniki badawcze. Przeprowadzono 58 wywiadów pogłębionych, 18 z przedstawicielami trzeciego sektora, 28 z przedstawicielami samorządów, 12 z przedstawicielami Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Pod koniec badania przeprowadzono 2 zogniskowane wywiady grupowe. Jeden z przedstawicielami samorządów oraz jeden z przedstawicielami trzeciego sektora. Wywiady miały charakter podsumowujący i pogłębiający przeprowadzone analizy. Do podniesienia jakości rekomendacji płynących z badania została wykorzystana popularna technika heurystyczna – panel ekspertów. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz samorządów aktywnych w promowaniu postaw obywatelskich. Rozdział 3. Obywatelskość Wielkopolan. Na potrzeby tego badania obywatelskość zdefiniowano jako postawę składającą się z 3 komponentów. Pierwszym z nich jest komponent poznawczy, charakteryzujący się zainteresowaniem sprawami społecznymi, znajomością problemów wspólnoty, posiadaniem wiedzy o mechanizmach i procesach życia publicznego. Drugim jest komponent afektywny, który odnosi się do stosunku i identyfikacji mieszkańców ze swoją społecznością lokalną, jak i szerszymi wspólnotami, określa ich siłę. Trzeci zaś to komponent behawioralny, przejawiający się w podejmowaniu różnego rodzaju działań, które prowadzą do realizacji potrzeb i interesów określonych zbiorowości czy grup społecznych, np. działalność w organizacjach pozarządowych oraz innych formach obywatelskiego zrzeszania się, aktywne uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji o charakterze publicznym, jak również działalności o charakterze wolontaryjnym. Z badań ogólnopolskich wynika, że poziom aktywności obywatelskiej Polaków i ich zaangażowania w życie publiczne jest dość niski. Na podstawie wyników przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego badania można stwierdzić, że poziom aktywności obywatelskiej Wielkopolan nie odbiega w sposób istotny od średniego poziomu aktywności obywatelskiej Polaków. Potwierdzają to zarówno dane ilościowe, jak i opinie badanych przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i ekspertów. Oznacza to, że aktywność obywatelska mieszkańców Wielkopolski i ich zaangażowanie w życie publiczne są na niskim poziomie. Różnicą wyraźnie rysującą się pomiędzy obrazem Wielkopolski a średnią dla kraju to ponad 2-krotnie wyższy od średniej krajowej odsetek Wielkopolan należących do różnego rodzaju zrzeszeń. Badanie ilościowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa wielkopolskiego pokazuje, że w tym regionie aż 36% mieszkańców deklaruje zrzeszanie się w dowolnej formie organizacyjnej, podczas gdy wskaźnik ten dla Polski wynosi 15%. Najczęściej wskazywaną formą zrzeszania się są stowarzyszenia, na które wskazało 18% badanych. Odsetek osób zrzeszających się w organizacjach rośnie wraz z wykształceniem. Najrzadziej członkami jakiejkolwiek organizacji są osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, nieco częściej z wykształceniem średnim, najczęściej zaś z wykształceniem wyższym. Skłonność do zrzeszania się potwierdza stosunkowo wysoki na tle kraju udział Wielkopolan zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach, czego efektem jest nieco wyższa niż średnia krajowa liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy Wielkopolski najczęściej zrzeszają się w organizacjach związanych ze sportem, rekreacją i hobby. Tę odpowiedź wybrało 22% badanych, co jest zgodne z obserwacjami przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, biorących udział w badaniach jakościowych. Dodatkowo sport jest preferowany przez większość samorządów terytorialnych, nie tylko zresztą w Wielkopolsce. W drugiej zaś kolejności badani zrzeszają się w organizacjach, które skupiają się wokół spraw zawodowych i pracowniczych. Na tę odpowiedź wskazało 18% respondentów. Z kolei, jeśli chodzi o liczebność różnego rodzaju podmiotów, z danych GUS wynika, że Wielkopolska jest zdecydowanym liderem w kraju pod względem liczby ochotniczych straży pożarnych,
które pełnią nie tylko funkcje związane z bezpieczeństwem, ale także animują aktywność mieszkańców społeczności lokalnych. Wielkopolska jest również liderem pod względem liczby organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, co z pewnością jest konsekwencją wielkopolskich tradycji. Wyraźnie widać zatem, że najczęściej aktywność organizacji dotyczy zaspokajania różnych potrzeb swoich członków lub ich społeczności lokalnych, jak w przypadku straży pożarnych. Wydaje się potwierdzać to opinię uczestników badania jakościowego, że obywatele chętniej angażują się w aktywność wspólną wtedy, gdy bezpośrednio wpływa ona na zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb. Drugą znaczącą różnicą pomiędzy danymi krajowymi a danymi dla Wielkopolski jest ponad dwukrotnie niższy od średniej krajowej poziom zaangażowania mieszkańców Wielkopolski w wolontariat. Tylko 7% mieszkańców województwa zadeklarowało, że w roku 2012 działało jako wolontariusz. Wolontariat jest uzupełniany przez nieodpłatną pracę Wielkopolan, przede wszystkim na rzecz organizacji pozarządowych, szpitali, szkół i innych instytucji publicznych oraz sąsiadów. Osób wykonujących tego typu pracę jest ponad czterokrotnie więcej niż wolontariuszy, ale najprawdopodobniej ich działania mają charakter niezorganizowany i akcyjny. Taki rozkład odpowiedzi wskazuje jednocześnie, że w województwie wielkopolskim istnieje potencjał do propagowania idei wolontariatu. Eksperci uzasadniali niski poziom zaangażowania w wolontariat trzema głównymi przyczynami. Pierwsza to dość słabo rozpowszechnione programy edukacyjne i motywujące do wolontariatu różne grupy społeczne. Druga to bardzo słaba w Wielkopolsce infrastruktura wspierająca rozwój wolontariatu. Trzecim czynnikiem jest większa skłonność Wielkopolan do angażowania się w działalność bardziej uporządkowaną i sformalizowaną, realizowaną w formie zorganizowanej. Generalnie aktywność mieszkańców Wielkopolski jest niska, więc w zasadzie wszystkie obszary można uznać za deficytowe pod tym względem. Jednak z deklaracji dotyczących obszarów działań organizacji, w których badani obywatele są zrzeszeni, wynika, że są takie sfery, w których organizacje są aktywne niezwykle rzadko. Takim obszarem jest przede wszystkim wspieranie aktywności obywatelskiej. Obszar, w którym zorganizowana aktywność mieszkańców Wielkopolski jest marginalna. Potwierdzają to także opinie ekspertów, którzy wskazywali wyraźne braki w infrastrukturze wsparcia działalności organizacji pozarządowych czy wolontariatu na terenie Wielkopolski. Marginalnie wskazane zostały także takie obszary aktywności zorganizowanej jak prawo i jego ochrona oraz obrona praw człowieka. W porównaniu z aktywnością w skali całej Polski, wyraźniej rzadziej wskazywane były przez badanych Wielkopolan także ochrona zdrowia i edukacja. Niewielu mieszkańców angażuje się w działalność samorządów terytorialnych. W 2012 roku mniej niż 7% badanych uczestniczyło w sesjach rad gminnych. Przy czym, co potwierdzają również wyniki badania jakościowego, częściej w posiedzeniach rad uczestniczą mieszkańcy małych gmin wiejskich niż gmin miejskich. Potwierdza to wyrażaną w badaniu jakościowym tezę, że im mniejsza społeczność, tym większa integracja i większe zaangażowanie mieszkańców. Prawdziwość tej tezy potwierdza także wysoki, w porównaniu z uczestnictwem w sesjach rad samorządowych, udział mieszkańców w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych czy rad osiedli, stanowiących mikrospołeczności, w ramach których rozstrzygane są przede wszystkim sprawy bezpośrednio dotyczące mieszkańców. Stąd też, według uczestników wywiadów pogłębionych, najwyższy poziom zaangażowania mieszkańców w działania samorządów dotyczy wspólnot sołeckich. Wielkopolanie deklarują również niewielki udział w konsultacjach społecznych. W roku 2012 tylko 7% badanych wzięło w nich udział. Także marginalnie wykorzystywane są inne formy spotkań czy debat na temat problemów społecznych. Według uczestników wywiadów grupowych i ekspertów znacznie większe jest wykorzystanie tego typu form na poziomie sołectw oraz w sytuacjach, kiedy debaty dotyczą bardzo konkretnych problemów na co dzień dotykających mieszkańców. Marginalnie badani wykorzystywali również inne formy aktywności publicznej, na przykład pikiety czy protesty. Nieco więcej Wielkopolan, bo prawie co szósty, skorzystał w 2012 roku z możliwości złożenia skargi czy petycji do władz samorządowych.
Najczęściej dotyczyły one infrastruktury drogowej oraz wydatkowania pieniędzy publicznych. To wydaje się świadczyć o tym, że aktywność publiczna podejmowana jest najczęściej w obronie interesów mieszkańców zagrożonych poprzez określone decyzje władz publicznych. Prawie co siódmy badany nie słyszał o społecznym banku czasu, a tylko 2% uczestniczyło w tego typu inicjatywie. Zaledwie 6% badanych kiedykolwiek korzystała z poradnictwa obywatelskiego, a w 2012 roku skorzystał z niego co setny badany. Podsumowując, na podstawie wyników przeprowadzonych badań wynika, że Wielkopolanie preferują aktywność w strukturach mniej lub bardziej sformalizowanych. Są to różnego rodzaju organizacje pozarządowe, samorządy gospodarcze, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rady osiedli, wspólnoty sołeckie. Wiedza mieszkańców Wielkopolski o różnych formach aktywności obywatelskiej i partycypacji w życiu publicznym jest na średnim poziomie. Tylko co piąty badany wie, co to jest budżet partycypacyjny, ale już 66% badanych zna pojęcie konsultacji społecznych. Trafnie także badani potrafili wskazać zalety płynące ze stosowania budżetu partycypacyjnego. Należy podkreślić, że większość badanych również chciałaby, żeby ich samorządy lokalne stosowały konsultacje społeczne. Jednak ta wiedza w ograniczonym stopniu przekłada się na praktykowanie aktywności obywatelskiej. Jednym z powodów takiej sytuacji mogą być wątpliwości Wielkopolan dotyczące realnego wpływu na życie publiczne. Wydaje się, że ich ocena praktyki partycypacji jest dość krytyczna, bo aż 40% badanych przyznaje, że tacy ludzie jak oni nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o działanie samorządu. Niska frekwencja w wyborach samorządowych wydaje się potwierdzać to przekonanie, podobnie jak generalnie niski poziom zaufania do władz rządowych i samorządowych. Z drugiej strony wydaje się, że badani mają świadomość tego, jak to zaangażowanie w życie publiczne powinno wyglądać. Aż 96% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że każdy mieszkaniec gminy powinien czuć się odpowiedzialny za jej dobro. 72% badanych uważa, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na życie publiczne. Oznaczałoby to, że Wielkopolanie chcieliby brać aktywny udział w życiu publicznym, że potencjalnie mają takie możliwości, ale w praktyce uważają, że nie dają one możliwości realnego wpływania na życie publiczne. Pomimo to mieszkańcy Wielkopolski w większości czują się związani ze swoim miejscem zamieszkania, co istotne, bardziej z regionem niż z miejscowością, w której mieszkają. Gdyby mieli możliwość urządzenia sobie życia w dowolnym miejscu, to wybieraliby tę samą miejscowość, województwo i kraj. Podobnie jak w całej Polsce, większą skłonność do zmiany miejsca życia wykazywały osoby młodsze, do 30 roku życia. Natomiast osoby powyżej 60 roku życia deklarowały większe przywiązanie do obecnego miejsca zamieszkania. Chęć emigracji za granicę częściej wyrażają mężczyźni niż kobiety oraz w ramach Wielkopolski mieszkańcy subregionów Kaliskiego i Poznańskiego. Wyraźnie także widać, że mieszkańcy Wielkopolski, podobnie jak mieszkańcy Polski, najlepiej znają władze im najbliższe, choć i tak nie jest to znajomość powszechna. Blisko 60% badanych potrafi poprawnie wymienić imię i nazwisko swojego wójta, burmistrza czy prezydenta, ale już starosty zaledwie nieco ponad 30%, a marszałka województwa tylko 9%. Na podstawie badań jakościowych można wyróżnić kilka istotnych czynników, które odpowiadają za niski poziom aktywności obywatelskiej i partycypacji publicznej Wielkopolan. Najczęściej wymieniany był czynnik, który można określić jako dominujący model życia mieszkańca Wielkopolski, czy też generalnie Polski, polegający na konieczności poświęcenia się przede wszystkim aktywności zawodowej, po to, by zaspokoić potrzeby swoje i swojej rodziny. Taki model, który można nazwać dorabianiem się, powoduje, że obywatelom brakuje czasu, motywacji i siły do angażowania się w inne aktywności, w szczególności wspólnotowe. Te opinie potwierdzają badania w ramach diagnozy społecznej, które wskazują, że zaradność indywidualna Polaków wyraźnie rośnie, a zaangażowanie w działalność wspólnotową praktycznie jest na stałym, niskim poziomie. Konsekwencją realizowania takiego modelu jest także to, że aktywność obywatelska pojawia się akcyjnie, najczęściej w sytuacjach, w których
interesy obywatela są zagrożone lub kiedy sprawy dotyczą jego żywotnych interesów. Niejako na drugim biegunie pojawia się inny czynnik – wykluczenie społeczne. Ludzie, których nie stać na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, dotknięci różnego rodzaju problemami społecznymi, a najczęściej po prostu biedni, nie widzą sensu podejmowania aktywności wspólnotowej, nie mają także motywacji do podejmowania aktywności w życiu publicznym. Dodatkowo, na co zwracali uwagę uczestnicy badań jakościowych, oferta aktywizacyjna organizacji obywatelskich z reguły nie jest kierowana do osób znajdujących się na marginesie życia społecznego, co w konsekwencji pogłębia ich wykluczenie. Trzeci czynnik, na który najczęściej zwracali uwagę uczestnicy badań jakościowych, to słabość edukacji obywatelskiej. Zdaniem badanych powinno się ją prowadzić w formie kształcenia ustawicznego, od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Powszechność edukacji obywatelskiej procentuje zwiększoną aktywnością obywatelską młodzieży i dorosłych obywateli. Obecnie brak jest dobrych systemowych rozwiązań umocowujących edukację obywatelską w całym systemie edukacji formalnej oraz w sferze edukacji pozaformalnej. Brakuje także dobrego przygotowania nauczycieli do prowadzenia takiej edukacji. Uczestnicy badań jakościowych zwracali uwagę, że chodzi tu nie tylko o przekazywanie treści, ale także o formy kształcenia, zachęcające na przykład do pracy grupowej, jak i możliwość praktyki, na przykład w formie wolontariatu czy staży w organizacjach pozarządowych. Czwarty czynnik hamujący rozwój aktywności obywatelskiej to niski poziom kapitału społecznego, czyli przede wszystkim zaufania ludzi do siebie nawzajem i zaufania obywateli do władzy. To powoduje, że obywatele niechętnie podejmują wspólne działania, niechętnie też uczestniczą w działaniach podejmowanych przez samorządy. Do tego dochodzi brak nawyków, wiedzy i doświadczeń w zakresie dialogu i współpracy. Piąty czynnik to nadmierna formalizacja i biurokratyzacja zarówno działalności organizacji pozarządowych, jak i ich relacji z samorządem. Z jednej strony powoduje to zniechęcenie do działania w sformalizowanych strukturach organizacyjnych, z drugiej koncentrowanie się organizacji na formalnościach i wypełnianiu papierów, a nie na pozyskiwaniu ludzi do działania. Ostatni z czynników hamujących rozwój aktywności obywatelskiej i partycypację obywateli w życiu publicznym to zbyt mała stymulacja w tym zakresie ze strony samorządów terytorialnych. Z jednej strony koncentrują się one na rozwoju kapitału fizycznego, czyli przede wszystkim infrastruktury, nie dostrzegając znaczenia inwestowania w rozwój kapitału społecznego. Z drugiej strony często traktują różne formy partycypacji czy aktywności obywateli jako zło konieczne, a czasem nawet jako zagrożenie. To nie tylko nie zachęca, ale wręcz zniechęca obywateli do działania. Poziom aktywności obywatelskiej zależy przede wszystkim od wykształcenia i to jest także tendencja ogólnopolska. Im wyższe wykształcenie, tym częściej podejmowana jest aktywność wspólnotowa. Wyraźna jest także zależność dotycząca płci. W różnych formach aktywności obywatelskiej z reguły większe jest zaangażowanie mężczyzn niż kobiet. Jedynym wyjątkiem jest wolontariat, w którym jest niewielka przewaga kobiet. To mniejsze zaangażowanie kobiet wynika przede wszystkim z czynników kulturowych oraz z dodatkowego obciążenia kobiet obowiązkami domowymi. Charakterystyczne jest również, że najczęściej poziom aktywności, a także wiedza na jej temat rośnie wraz z wiekiem. Mniej więcej do 50 roku życia, po czym zaczyna spadać. Wyjątkiem są takie formy aktywności obywatelskiej jak wolontariat oraz petycje i manifestacje, w które najczęściej zaangażowane są osoby do 30 roku życia, a wraz z wiekiem to zaangażowanie zaczyna maleć. Innym wyjątkiem od tej ogólnej tendencji jest przynależność do organizacji, która rośnie wraz z wiekiem, spada nieco po 50 roku życia, ale znów nieco wzrasta po 60 roku życia. Pod względem różnych form aktywności obywatelskiej, przynajmniej w deklaracjach, najlepiej wypada subregion kaliski. Na drugim miejscu, co mniej zaskakujące, jest miasto Poznań. Najsłabiej pod wieloma względami wypadają subregiony pilski i leszczyński. Subregion pilski w zasadzie przoduje jedynie pod względem przynależności mieszkańców do związków zawodowych. Najwyższy odsetek ze wszystkich subregionów. Zaś leszczyński pod względem odsetka obywateli należących do organizacji kościelnych, także najwyższy wskaźnik ze wszystkich subregionów.
O wiele lepiej natomiast subregion pilski wypada pod względem udziału mieszkańców w sesjach rad gmin czy też konsultacjach społecznych. W obu przypadkach podregion ten jest wyraźnym liderem. Badanie było nastawione na uchwycenie aktywności obywatelskiej realizowanej przede wszystkim w formach zinstytucjonalizowanych. Z opinii wyrażanych przez uczestników badań jakościowych wynika, że coraz częściej aktywność obywateli przyjmuje postać niesformalizowaną. Na wsiach wyraża się ona w aktywności we wspólnotach sołeckich, w miastach przede wszystkim w tzw. ruchach miejskich. Niektórzy badani tłumaczyli to niechęcią, zwłaszcza wśród młodych ludzi, do sformalizowanych struktur, a także tym, że brak formalizacji daje możliwość elastycznego dopasowania aktywności obywatelskiej do obowiązków rodzinnych i zawodowych. Z pewnością w przyszłych badaniach dotyczących aktywności obywatelskiej Wielkopolan warto uchwycić tę niesformalizowaną stronę, która być może rzeczywiście jest alternatywą czy też przeciwwagą dla aktywności przybierającej tradycyjną, zinstytucjonalizowaną postać. Z badań wynika także, że media lokalne nie odgrywają istotnej roli aktywizującej obywateli czy też wspierającej działania obywatelskie. W części jakościowej zwracano jednak uwagę, że coraz więcej inicjatyw rodzi się w świecie wirtualnym, choć pojawiły się wątpliwości, na ile internet jest przestrzenią aktywności obywatelskiej, a na ile jedynie przestrzenią komunikacji pomiędzy jej uczestnikami. Podobnie jak w przypadku aktywności niesformalizowanej, także aktywność wirtualna wymagałaby w przyszłości dokładnemu przyjrzeniu się. Rozdział 4. Wspieranie obywatelskości przez władze lokalne i organizacje pozarządowe. Wyniki przedstawione w rozdziale 3 sygnalizowały, że dużą rolę we wspieraniu postaw obywatelskich odgrywają władze lokalne oraz organizacje pozarządowe. Często ich działania i otwarta postawa zachęcają obywateli do większej aktywności. W pierwszej kolejności sprawdzone zostało, czy i w jaki sposób samorządy w swoich dokumentach strategicznych uwzględniają zwiększanie kapitału społecznego. Analiza dokumentów rozwojowych gmin, powiatów i województwa wskazuje, że choć w większości z nich pojawiają się zapisy dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czy też szerzej kapitału społecznego, najczęściej mają charakter dość ogólnikowy i nie przekładają się na konkretne działania. W dużej mierze cele związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego są ogniskowane na współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Celem współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych jest najczęściej podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców i pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb. Analiza dokumentów strategicznych oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazuje, że cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez współpracę przy realizacji zadań publicznych. W niektórych strategiach oraz w programach współpracy wskazywane są mniej lub bardziej konkretne zadania publiczne, w których realizacji partycypować mają organizacje pozarządowe. Organizacje są więc przede wszystkim traktowane jako dostarczyciel określonych usług realizowanych w ramach zadań publicznych, a także jako źródło dodatkowych środków przeznaczonych na realizację tych działań, z reguły w formie tzw. wkładu własnego. Na drugim planie znajdują się inne cele współpracy. Najczęściej są to wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych. Takie podejście samorządów do organizacji potwierdzają również wyniki badania jakościowego. Nieco odmiennie akcenty rozłożone zostały na poziomie dokumentów strategicznych regionu, gdzie najważniejsze cele współpracy to zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej, a wątek realizacji zadań publicznych przez organizacje znajduje się zdecydowanie na dalszym planie. Choć samorządy koncentrują wspieranie aktywności obywatelskiej na współpracy z organizacjami pozarządowymi, to podejmują także inne działania służące włączeniu mieszkańców w życie publiczne.
Najpowszechniej stosowaną formą takich działań są konsultacje społeczne. Zdecydowana większość badanych samorządów stosuje tę formę partycypacji z reguły w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów dokumentów strategicznych. Większość jednostek samorządu terytorialnego zamierza także stosować konsultacje w przyszłości. Jednak skuteczność tej formy partycypacji wydaje się na razie dość niska, bo jak przyznają przedstawiciele samorządów terytorialnych i sami mieszkańcy, udział obywateli w konsultacjach dotychczas był dość ograniczony. Najpewniej wynika to z braku zainteresowania mieszkańców sprawami bardziej ogólnymi, które nie przekładają się bezpośrednio na ich codzienne życie, a także z rozpowszechnionego przekonania, że i tak ich głos nie będzie brany pod uwagę przez władze samorządowe. Z drugiej jednak strony konsultacje z reguły organizowane są według podobnego schematu. Upublicznienie projektu, na przykład planu zagospodarowania przestrzennego i zbieranie w formie pisemnej uwag mieszkańców na jego temat. Rzadko stosowane są równoległe różne formy konsultacji, na przykład konsultacje pisemne i spotkania z mieszkańcami. Tylko część jednostek samorządu terytorialnego stara się podejmować dodatkowe działania służące nagłośnieniu konsultacji, czy też wyjaśnianiu ich przedmiotu. Sondaż deliberatywny, który jest formą umożliwiającą przygotowanie mieszkańców do podjęcia świadomej, opartej na wiedzy decyzji w danej kwestii, zastosowany był do tej pory w Wielkopolsce tylko raz. Nie zawsze także konsultacje są podsumowywane, a wyniki przekazywane do wiadomości publicznej. Na podstawie badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych można więc powiedzieć, że konsultacje mają często charakter dość sformalizowany i w zasadzie nie uwzględniają działań służących przygotowaniu obywateli do udziału w nich. Także to przekłada się na brak motywacji mieszkańców do udziału w konsultacjach. Inne formy partycypacji obywateli są stosowane raczej marginalnie. Dotyczy to budżetów partycypacyjnych, zespołów partycypacyjnych, czy też programów i inicjatyw mających na celu zwiększenie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym. Samorządy rzadko także stosują bardziej interaktywne formy komunikacji z mieszkańcami. Dominuje poczta elektroniczna, biuletyn informacji publicznej i dyżury radnych bądź przedstawicieli władz wykonawczych. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi dominują finansowe formy, z których korzysta 83% samorządów województwa wielkopolskiego. Z badań jakościowych wynika, że ta sytuacja jest akceptowana przez obie strony. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje dość szerokie podstawy do inicjowania i rozwijania współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, również w formach pozafinansowych. Wskazuje różne obszary i formy współpracy, pozostawiając jednocześnie samorządom dużą swobodę w ich wyborze i, co istotne, nie tworzy z nich katalogu zamkniętego. Jedyne wyraźne ograniczenia i obowiązki dotyczą wydatkowania środków publicznych. W tym zakresie pojawia się obligatoryjność posiadania rocznego programu współpracy, a także konieczność stosowania trybów finansowania działań realizowanych przez organizacje pozarządowe opisanych w ustawie. Najbardziej rozpowszechnionym trybem zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert, z którego skorzystały niemal wszystkie samorządy współpracujące finansowo z trzecim sektorem. W badaniu jakościowym takie podejście było krytycznie ocenione zarówno przez przedstawicieli samorządów, jak i organizacji pozarządowych, gdyż często zdarza się sytuacja, że i tak jest tylko jedna organizacja, która jest w stanie zrealizować zlecane zadanie. Według badanych znacznie częściej samorządy powinny wykorzystywać tryb tak zwanych małych dotacji, nie wymagających ogłaszania konkursu. Z badań ilościowych wynika, że dotychczas stosuje go około 1/3 wielkopolskich samorządów. Generalnie najczęściej samorządy terytorialne zlecają organizacjom pozarządowym zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Potwierdzają to także opinie z badań jakościowych. Do tego dochodzą inne zadania, w dużej mierze zależne od zadań własnych danej jednostki samorządu.
Najczęściej są to zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Przy czym wyraźnie widać, że powiaty o wiele częściej niż gminy zlecają niektóre zadania, co wynika z tego, że są to zadania własne powiatów. Dotyczy to na przykład upowszechniania i ochrony praw konsumentów, czy promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Zgodnie z ustawą, podstawą dla współpracy samorządów i organizacji pozarządowych są roczne programy współpracy. Posiada je 90% jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego. Te gminy, które nie mają programu współpracy, tłumaczą to zbyt małym, praktycznym zakresem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pomimo ustawowego obowiązku tylko 80% jednostek samorządu terytorialnego mających programy współpracy, konsultuje ich projekty z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje te z reguły są dość sformalizowane i nie w pełni wykorzystywane zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Wydaje się, że ich formalny charakter wynika z tego, iż najczęściej programy współpracy powielają rozwiązania przyjęte wcześniej przez samorządy. Aktualizowane są one jedynie o nowe obowiązki ustawowe lub też zmieniające się możliwości budżetu samorządu. Taki sposób postępowania nie motywuje organizacji pozarządowych do dużej aktywności w konsultacjach projektów programów współpracy. Niewiele samorządów stosuje wieloletnie programy współpracy i wieloletnie umowy. Zaskakuje liczba około 30 gmin, które nie mają programów współpracy, które byłyby podstawą do finansowania działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zupełny margines stanowią samorządy udzielające pożyczek dla organizacji pozarządowych. Nie zanotowano przypadku udzielania poręczeń. Margines stanowi też powierzanie realizacji zadań publicznych, czyli finansowanie ich realizacji, w 100% z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Niewiele także jest wspólnych przedsięwzięć partnerskich, samorządów i organizacji pozarządowych. Głównym odbiorcą środków samorządu są organizacje pozarządowe. Mniejszość stanowią inne podmioty, np. organizacje kościelne, spółki non-profit czy spółdzielnie socjalne. Choć według deklaracji samych samorządów mniej więcej co czwarty samorząd przyjął uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej, to w praktyce nie jest ona wykorzystywana przez mieszkańców. Zdaniem uczestników badań jakościowych wynika to z faktu, że procedura inicjatywy lokalnej proponowana w ustawie jest zbyt skomplikowana. Samorządy i mieszkańcy wolą porozumiewać się bezpośrednio, tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem inicjatywy lokalnej. W badaniu jakościowym pojawił się szereg uwag krytycznych dotyczących mechanizmów współpracy finansowej samorządów i organizacji pozarządowych. Najczęściej krytykowane jest zbytnie sformalizowanie współpracy finansowej, będące przede wszystkim obciążeniem dla organizacji pozarządowych, ale także dla samorządów oraz wykorzystywaniem przez samorządy zlecania zadań jako instrumentu rozdawnictwa środków i budowania lokalnego zaplecza dla aktualnie rządzących. Większość badanych samorządów deklaruje również współpracę niefinansową z organizacjami pozarządowymi. Najczęściej polega ona na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności oraz na wsparciu lokalowym, polegającym na użyczeniu lub przekazaniu nieruchomości samorządowych organizacjom pozarządowym. Inne formy współpracy występują dużo rzadziej. Są to na przykład konsultacje z organizacjami pozarządowymi, które w roku 2011 wykorzystało 45% samorządów Wielkopolski. Wspólne zespoły robocze są wykorzystywane przez 1/3 samorządów, a Rady Działalności Pożytku Publicznego działają przy 9% samorządów wielkopolskich. Więcej niż połowa samorządów wspiera organizacje pozarządowe poprzez informowanie o źródłach finansowania czy też pomoc w nawiązywaniu kontaktów. Połowa badanych urzędów wspiera organizacje promując ich działania lub też obejmując je patronatem.
Zaledwie 10% badanych jednostek samorządu terytorialnego ma wolontariuszy. Współpracę w sferze programowej, planowania oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak konferencje, szkolenia, warsztaty, ocena realizacji programów, wspólne opiniowanie przedstawionych ofert, została podjęta przez 95 urzędów, czyli przez ponad 40% wszystkich badanych. Większość badanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także ma do nich zaufanie. Charakterystyczne jest jednak to, że i poziom zadowolenia ze współpracy, i poziom zaufania nieco spada w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które zlecają zadania publiczne. Badania jakościowe wskazują, że nie wszystkie organizacje pozarządowe mają potencjał do sprawnego rozliczania realizowanych działań. Obszary deficytowe, czyli takie, w których jest popyt ze strony samorządu, a mała podaż, czy też zainteresowanie organizacji pozarządowych, to promocja samorządu i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców. Zdaniem uczestników wywiadów jakościowych wynika to albo z braku kompetencji, albo z braku ludzkich i finansowych możliwości prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności w tych obszarach. Czynniki utrudniające rozwój współpracy samorządów i organizacji pozarządowych to według uczestników badań jakościowych przede wszystkim zbytnie sformalizowanie współpracy wynikające z istniejących regulacji prawnych. Wskazywano również na słabość organizacji pozarządowych, które mają problemy z pozyskiwaniem środków finansowych, często uzależniając się od najłatwiej dostępnego źródła, jakim jest budżet gminy czy powiatu. Organizacje mają także problemy z pozyskiwaniem wolontariuszy i włączaniem szerszych kręgów społeczności do swoich działań. Nie zawsze dają sobie radę z procedurami dotyczącymi pozyskiwania i wykorzystywania środków na działalność. Innym problemem jest niedocenianie przez samorządy partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej. Większość z nich nadal koncentruje się przede wszystkim na rozwoju infrastruktury. Samorządy często traktują różne formy partycypacji dość formalnie, nie przywiązując znaczenia do jej efektów. Dodatkowym wątkiem, który pojawił się w trakcie panelu ekspertów, była rola lokalnych grup działania, w skrócie LGD, jako formy współpracy trójsektorowej: samorząd, organizacje pozarządowe, biznes. Choć zdaniem ekspertów w założeniach lokalne grupy działania były pomyślane jako stała platforma takiej współpracy, w praktyce takiej roli najczęściej nie odgrywają. Po pierwsze dlatego, że duża część z nich została zdominowana przez samorządy i partnerzy społeczni odgrywają w nich marginalną rolę. Po drugie dlatego, że LGD zostały sparaliżowane przez zbiurokratyzowane i nieprzystające do rzeczywistych realiów procedury dotyczące wydatkowania środków, którymi dysponują. Rozdział 5. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Niniejszy rozdział poświęcony jest ocenie działania powstałej w 2011 roku Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która została dokonana na podstawie wywiadów z członkami Rady. Celem działania Rady jest m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mówi ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czy udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Kadencja Rady trwa 2 lata. Z wypowiedzi członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wynika, że Rada jest ciałem potrzebnym przede wszystkim jako przestrzeń stałego dialogu między samorządem regionu a organizacjami pozarządowymi. Dialog ten jest niezbędny dla inicjowania współpracy i rozwiązywania wielu problemów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Wielkopolski. W opinii badanych dialog ten, pomimo różnych zastrzeżeń w stosunku do funkcjonowania Rady, rzeczywiście ma miejsce. Rada stanowi również mechanizm stałego wpływu organizacji pozarządowych na decyzje podejmowane przez samorząd regionu i na kształt kluczowych dokumentów rozwojowych.
Stanowi także formułę wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między stroną samorządową i pozarządową. Rada może pełnić również istotną funkcję kreowania i promowania celów, kierunków i rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniających organizacje pozarządowe oraz ich współpracę z samorządami terytorialnymi. To, że według badanych Rada na razie nie wypełnia należycie tej funkcji, wydaje się być naturalnym porządkiem rzeczy. Skuteczność działania Rady i jej siła oddziaływania zależy bowiem nie tylko od przypisanych jej kompetencji, ale także od praktyki jej funkcjonowania. Ta praktyka musi zostać ukształtowana przez członków Rady, a to wymaga czasu i dobrego ich współdziałania. Podstawą takiego dobrego współdziałania jest wzajemna edukacja członków Rady, poznanie się, nabranie doświadczeń w zakresie tego, jak się komunikować, a przede wszystkim określenie wspólnych dla wszystkich członków celów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i roli Rady w ich urzeczywistnianiu. Takie wspólnie wypracowane cele stanowiłyby fundament dla działania Rady, niejako ponad różnicami, które wynikają z odmiennych doświadczeń, ról i poglądów jej członków. Wydaje się, że zbudowanie takiego fundamentu jest obecnie kluczowym zadaniem Rady, także na przyszłe lata jej funkcjonowania. Z wypowiedzi członków Rady wynika, że proces tworzenia tego fundamentu już się rozpoczął i do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady użyteczne byłoby doprowadzenie go do końca, czyli wspólne określenie z jednej strony celów i kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Wielkopolski, z drugiej kluczowych zadań Rady w ich urzeczywistnianiu. W kontekście zadań Rady należy zwrócić uwagę na to, że nie powinny one ograniczać się do organizacji pozarządowych i ich relacji z samorządami terytorialnymi, ale obejmować również szeroko rozumianą aktywność obywatelską. Być może jeszcze więcej uwagi niż dotychczas w tym procesie należałoby poświęcić edukacji członków Rady i wzmocnieniu ich zaplecza eksperckiego w różnych obszarach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczno-gospodarczego regionu. Istotne znaczenie ma także stałe pogłębianie i poszerzanie wiedzy Rady na temat rzeczywistego stanu i uwarunkowań rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Rzetelnej wiedzy w tym zakresie na razie brakuje, a jest ona niezbędna do wypracowywania przez Radę racjonalnych stanowisk i opinii. Świadczą o tym choćby różnice pomiędzy członkami Rady w ocenie poziomu aktywności obywatelskiej. Z pewnością władze regionu powinny rozważyć przedstawione propozycje usprawnienia działań Rady, gdyż większość z nich wydaje się być użyteczna. Dla budowania pozycji Rady w szczególności istotny jest postulat jej otwarcia się na kontakty ze środowiskami lokalnymi. W powyższym kontekście Rada mogłaby pełnić rolę inicjatora czy gospodarza stałego procesu wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, którego zapoczątkowanie postulowali uczestniczący w badaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Członkowie Rady dość zgodnie identyfikują działania, które mogą stymulować rozwój aktywności obywatelskiej i współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Co więcej, pokrywają się one w dużej mierze z opiniami innych uczestników badania. Do tych najważniejszych działań należą edukacja obywatelska, upowszechnianie dobrych praktyk, zmniejszenie biurokracji i formalizmu, wzmocnienie infrastruktury trzeciego sektora, większe otwarcie samorządów na aktywność obywatelską. Warto także wykorzystać w działaniach Rady, w szczególności tych skierowanych do społeczności lokalnych i subregionalnych, fakt, że rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli. Rozdział 6. Rekomendacje płynące z badania. Niniejszy rozdział poświęcony jest sposobom zwiększania aktywności obywatelskiej Wielkopolan. Zrealizowanie tego postulatu wiąże się z koniecznością współdziałania samorządu różnego szczebla i jego jednostek organizacyjnych oraz szeroko rozumianego trzeciego sektora. Dużą rolę odgrywa również Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jako ciało konsultacyjne i opiniotwórcze.
Pierwszą kluczową rekomendacją jest wzmocnienie roli i miejsca edukacji obywatelskiej w systemie kształcenia formalnego i pozaformalnego. Podkreślić należy, że edukacja obywatelska powinna być nastawiona na zdobywanie umiejętności, a nie na przekazywanie wiedzy. Samorządy powinny zachęcać placówki szkolne i przedszkolne do włączenia tego elementu do programu kształcenia oraz przeznaczać dotacje na prowadzenie tego kształcenia przez organizacje pozarządowe. Obok edukacji ważną rolę w zwiększaniu postaw obywatelskich odgrywa promocja skutecznych przykładów aktywności Wielkopolan, zarówno w sformalizowanych, jak i niesformalizowanych, dotyczących różnych sfer życia publicznego. W realizację tej rekomendacji powinien zostać włączony szeroki wachlarz instytucji i organizacji. Organizacje pozarządowe powinny w większym stopniu wyjść do obywateli i zachęcić ich do włączenia się w działania trzeciego sektora. Organizacje wspierające działanie trzeciego sektora powinny natomiast włączyć do swoich działań promocyjnych pokazywanie dobrych praktyk. Samorządy lokalne mogą promować tego typu działania poprzez jednostki organizacyjne, takie jak biblioteki, domy kultury czy ośrodki pomocy społecznej, wokół których często koncentruje się życie wspólnoty. Wszystkie wymienione grupy powinny informować o swoich działaniach zwiększających aktywność mieszkańców, media lokalne i regionalne, dzięki czemu przekaz będzie trafiał do szerszego grona odbiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na promowanie aktywności w tych sferach, które w Wielkopolsce należą do obszarów deficytowych. Wspieranie aktywności obywatelskiej i działalności organizacji pozarządowych, prawa i jego ochrony, obrony praw człowieka, edukacji, w tym obywatelskiej oraz ochrony zdrowia. Służyć temu powinny ukierunkowane dotacje dla organizacji pozarządowych, szkolenia i spotkania, a także upowszechnianie wyników niniejszego badania. W promowaniu aktywności obywatelskiej dużą rolę odgrywają lokalni liderzy. Dlatego też należy animować i kształcić liderów aktywności obywatelskiej, wykorzystując do tego dedykowane szkolenia, warsztaty, doradztwo czy coaching prowadzony przez organizacje wspierające rozwój trzeciego sektora. Samorząd może wzmocnić te działania poprzez odpowiednio ukierunkowane dotacje. Badanie pokazało, że w województwie wielkopolskim brakuje działań zwiększających aktywność obywatelską grup zagrożonych marginalizacją społeczną. Do zmiany sytuacji należy wykorzystać przedsiębiorczość społeczną jako formułę umożliwiającą łączenie wychodzenia z wykluczenia społecznego z działalnością na rzecz dobra wspólnego. Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w swojej ofercie powinny zatem uwzględnić wątek podejmowania różnych form aktywności obywatelskiej. Samorządy lokalne, poza ukierunkowanymi dotacjami, powinny włączyć się w tworzenie oferty przedsiębiorstw społecznych na ich terenie poprzez współpracę samorządowych instytucji integracji społecznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Wyraźnym deficytem województwa wielkopolskiego jest niski stopień zaangażowania obywateli w wolontariat. Organizacje pozarządowe powinny stymulować rozwój wolontariatu pośród osób powyżej 50 roku życia. Samorząd może wspólnie z organizacjami samorządowymi realizować programy wolontariatu w układzie, w którym organizacje są organizatorami wolontariatu, a instytucje publiczne rekrutują beneficjentów, udostępniają lokale czy też sprzęt dla wolontariuszy lub promują wolontariat. Dodatkowo samorząd może odgrywać wiodącą rolę w promocji wolontariatu poprzez regionalne i lokalne konkursy na najaktywniejszych wolontariuszy, spotkania z wolontariuszami, prezentacje ciekawych programów wolontariatu. Przeprowadzone badanie pokazało, że aktywność obywateli jest powiązana z potencjałem organizacji pozarządowych działających na danym terenie. Dlatego też samorząd powinien wspierać trzeci sektor, na przykład tworząc centra aktywności lokalnej. Ich rolą jest ułatwienie codziennego prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe, na przykład poprzez udzielanie informacji, udostępnianie sali czy sprzętu. Ważnym elementem jest również finansowe uniezależnienie się organizacji pozarządowych od samorządu.
Przeciwwagą dla takiej sytuacji może być stworzenie regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla organizacji pozarządowych. Jak pokazaliśmy w poprzednich rozdziałach, postawa władz lokalnych może sprzyjać lub hamować rozwój aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej. Dlatego też należy prowadzić działania informacyjne i edukacyjne skierowane do przedstawicieli władz samorządowych i urzędników. Szczególną rolę powinna w nich odgrywać Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która może organizować spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych. Spotkania te mogą stać się swoistą formą poznania się dwóch sektorów i budowy wzajemnego zaufania, niezbędnego do późniejszej współpracy. Rada powinna również odegrać kluczową rolę w promowaniu współpracy trzeciego sektora z samorządem w elastycznej formule. Jednocześnie Rada powinna ocenić istniejące rozwiązania dotyczące współpracy i proponować Ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zmiany prawno-instytucjonalne, zwiększające elastyczność i zmniejszające biurokrację. Samorządy lokalne i samorząd regionu mogą w większym stopniu otworzyć się na partycypację obywatelską. W tym celu powinny wdrażać różnorodne instrumenty dające możliwość obywatelom włączania się w dialog obywatelski, na przykład różnorodne formy konsultacji społecznych. Dodatkowo samorządy powinny promować i zachęcać obywateli do partycypacji. Dlatego warto zainicjować dialog obywatelski wokół spraw bieżących dotyczących codziennego życia mieszkańców, który stopniowo mógłby być przenoszony również na sprawy bardziej ogólne i perspektywiczne, na przykład strategie czy programy rozwoju. Do tego celu mogą być wykorzystane różnorodne formy kontaktu: grupy robocze, fora, spotkania tematyczne, a także nowoczesne technologie. Jednocześnie samorządy powinny przestrzegać fundamentalnych zasad partnerstwa i dialogu, takich jak rzetelne i terminowe informowanie obywateli o sprawach dla nich istotnych, tworzenie jasnych i równych dla wszystkich zasad współpracy, udzielanie rzetelnej informacji zwrotnej na postulaty czy pytania zadawane przez mieszkańców i tym podobne.